Jest oazą spokoju, bardzo ciężko wyprowadzić go z równowagi. A jak radzi sobie w kuchni? Przekonamy się już dzisiaj, bo gościem specjalnego świątecznego wydania Nie ma jak gotować jest burmistrz Bochni Stefan Kolawiński. Witam pana burmistrza, a w gotowaniu będzie go wspierała żona pani Zofia. Witam serdecznie. Wspólnie z małżonką mamy zaszczyt państwa gościć w naszym domu. To dla nas wielki honor i wielki zaszczyt. Proszę państwa, to, co mam do zaproponowania, to potrawa kuchni staropolskiej z razy wołowe, zwijane. Będzie to bardzo smakowity posiłek, który będzie smakował każdemu członkowi rodziny. Co potrzebujemy do przygotowania tego dania? Przede wszystkim dobre mięso wołowe. Ono powinno być właśnie takie różowe. Tak, kolor bardzo wiele mówi. Natomiast czego potrzebujemy do środka? Boczek wędzony, który nada odpowiedni smak. Dajemy ogórka, w tym wypadku kiszonego. Potrzebujemy trochę do tego cebuli, potrzebujemy trochę musztardy. Do otoczenia mięsa, po spięciu go wykałaczkami, będziemy potrzebować trochę mąki. Samo mięso będziemy okruszać pieprzem i solić. Zaczniemy od tego, że ubijemy to mięso, które tutaj jest potrzebne, żeby było bardziej kruche. Tutaj mi zysięko dalej, czy to dużo. Każde mięso okruszamy solą i pieprzem. Na drugą stronę przewracamy, znowu trochę solimy, jeszcze odrobinkę świeżego pieprzu. To jest akurat w tym wypadku pieprz kolorowy, natomiast my preferujemy, czy ja bardziej preferuję, pieprz czarny. Ostrzejszy nieco. Na pieprzu wykładamy boczek. Tak, będziemy układać te produkty, które będą szły. Oczywiście nie idzie mi to pewnie tak jak w programach telewizyjnych, ale proszę państwa, no jakoś sobie trzeba z tym poradzić. Tutaj mi żona w międzyczasie jeszcze powiedziała o tej musztardzie, o której zapomniałem, ale proszę państwa, to wszystko są emocje. Pod czujnym okiem kamery. Teraz będziemy zbijać, panie redaktor. I będziemy spijać, proszę państwa, z wykałaczkami, z tego względu, żeby nam się to nie rozsypało. Będziemy tak robić, żeby było dobrze. Właściwie te wykałaczki to jest jedyna wada tego dania, bo potem trzeba podczas jedzenia uważać. Domownicy powiedzą, no tatuś było smaczne. Ale radzi sobie pan bardzo dobrze. Chciałbym państwu powiedzieć, że sosik, który w tym daniu się sam wytworzy, jest znakomity, komponuje się właściwie ze wszystkim. Każdy kawałek mięsa zwiniętego obtaczamy mąką. Mąką, tak jest, osobno. Obsmażamy z każdej strony. Tak. Dobrze byłoby, żeby to mięso i ta mąka na mięsie się trochę zrumieniły. Później my to wszystko przełożymy do rondla, zalejemy wodą i to się będzie dusiło wówczas. Natomiast będzie to czas na to, żeby zająć się sałatkami, które do tego dania również pasują. Mamy propozycję taką, żeby była to kapusta kiszona, która jest ogromnym źródłem witamin. To jest nasza kapusta przeze mnie kiszona. To jest od lat robione przeze mnie, natomiast tak jak małżonka robi ogórki, tak ja robię kapustę. Będziemy to podać do rondla później i zalewać wodą? Tak, zalejemy wodą.
wygląda też. Zrazy mamy obsmażone, przekładam je do rondla, będą się dusiły dotąd, aż zmięknie mięsko. Będzie soczyste, kruche, no i oczywiście znakomite, pełne aromatu tego wszystkiego, co zostało do środka włożone. Tutaj uzupełnimy teraz ten rondel trochę wodą. Dajemy do tego liście laurowe. 2-3 listki takie laurowe zupełnie wystarczą. Do tego jeszcze dodamy ziela angielskiego. 5 ziaren, nie czuwaj. Tak. Danie będziemy komponować z dwoma surówkami. Mam do nich dodamy trochę szamu. Do prowadzenia ostra. Tak? Śmietanki dodamy. Słodka śmietana czy kwaśna? Kwaśna. Wszystko mieszamy, żeby się to wszystko razem połączyło i jeden smak, żeby przeszedł drugim. A druga surówka to będzie? Druga surówka to jest kapusta kiszona. Wkładam ją do beczki z marchewką, z kminkiem, z solą. To trzymamy tak mniej więcej 2 do 3 tygodni, aż się to zakisi. Wzbogacimy tą surówkę obecnością jabłka. Ja myślę, że do tej ilości kapusty to tyle jabłka to zupełnie wystarczy. Cebulka z cebulką to wszystko dać? Bo tam nie będzie za ostre. Dobrze. Będzie. W nagraniu nie wychodzą zapachy, a naprawdę fajnie pachnie. Mało tego, kisi kapustę. Tak jest. I tak sobie świetnie radzi ze zrazami. I po 2 godzinach, drodzy Państwo, mamy danie gotowe. Postaram się przenieść to w całości na talerz. Wyjmujemy mięsko. Mięsko polewamy sufitem. Ziemniaczki posypujemy soterkiem. Drodzy Państwo, przeżyjcie ten święty czas, tak jak przeżywali go nasi przodkowie, z Panem Bogiem, z Jego błogosławieństwem, i miejcie świadomość tego, że to zupełnie wyjątkowe okoliczności. Życzymy Państwu wesołych świąt, wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego. Zdrowych, pokojnych, radosnych świąt.